Siema, witam serdecznie. Ostatnio Rengar dostał reworka, raczej cofnęli mu tego reworka. Kół stary ma, także uznałem, nagram sobie jak ze starych czasów, kiedy jeszcze nie było streamów, kiedy jeszcze byłem oryginalnym streamerem, także, znaczy youtuberem. Ostatnio streamy są rzadko, także mówię, dobra, no muszę to przetestować, zobaczyć, czy to jest to samo, co było kiedyś. Także robię to poza streamem, no ale streamy prawdopodobnie w końcu wrócą i będą codziennie, tylko ostatnio mam problem straszny ze spaniem, z godzinami i tak dalej, także wysrany w to. Cieszmy się, że chociaż film na YouTubie jest. Dobra. Jesteśmy w gierce. Nagrywam drugą gierkę, czat. Nie wiem, czy coś z tamtej wstawię, ale trwała 15 minut chyba. I chyba dwóch albo trzech typa mi wyszło z gierki tak o, bo się popłakali, nie wiem, ze smutku, bo Swaina nie piknęli ani Rengara. Nie mam pojęcia. Teraz pierwszy czat. Czemu gram na dżungli tym Rengarem? Bo ogólnie Q wróciło i tak dalej. Zobacz, dużo ludzi pieprzyło według mnie bzdury, że nowe stare Q Rengara, czyli to, co teraz jest, gorzej clear w dżungli jest, kumasz to? Skala o DMG, które masz z tych, no wiecie, to dodatkowe, czyli to plus 100 i plus 84, dużo więcej niż było w tamtym Q, rozumiecie? Bo tamto jest obszarowo, więc było mniej. Niby coś tam daje tego cleara, bo jest tego, tak dalej. No tu jeszcze masz atak speeda, więc nie wiem, pokażę wam, że ludzie, którzy pieprzą o tym clearze, to no nie wiem, Jankos tak powiedział o ludziach z brązu i potem wszyscy powtarzają, no ja pierdzielę. Ale dobra, nieważne, gramy Dark Harvesta, ogólnie to Q jeszcze może krytować, także fajna zmiana, znaczy zmiana. Powrót tak naprawdę, no bo to nowe, to nie był basic attack, tak, to nie było wzmocnienie basic attacku, a to jest, nie wiem, czat, to jest jak za czasów, kiedy jeszcze byłem oryginalnym youtuberem, nagrywając lola, ktoś jest oryginalny. No chcę wam pokazać, może, wydaje mi się, że też parę osób czeka z mojej strony na taki film o Rengarze, no bo kto tam mnie zna, to wie, że tym Rengarem coś tam pykam, także, no, zobaczcie ten clear, no, straciłem chyba mniej HP niż wcześniej się traciło. Mam jeszcze jednego potka, zazwyczaj tu już nie miałem potów. No nie wiem, zobaczcie sobie zapisy ze streamów, jak w Lui dużo grałem tym Rengarem. No nie wiem, ale naprawdę ludzie, którzy to gadali, to... O kurde ty. O Jezu. Ej, pomóż mi tym pieprzeńcem! Jesteś retardem, gość! Pomóż! Gość jest nienormalny, naprawdę. Jakbyście takie coś widziała, nie wiem. A sorry lag, dobra, przepraszam, że się wyzywałem gościu, ale dobrze, że napisał sorry lag. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem, suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. Gramy Dark Harvesta. Wiecie, ja ogólnie kiedyś na Rengarze grałem Tiamata na pierwszy item. Tutaj nie zagram specjalnie Tiamata, nie wiem jak będzie, jak już wyjdzie ten Rengar, czy będę grał Tiamata z powrotem, czy nie. Tutaj sobie zagram full pod one shot taki, bo ciekawi mnie, ile obrażeń mogę wyciągnąć, bo wcześniej się nie dało na pewno tylu obrażeń, co teraz się będzie dało, także to będzie ciekawa sprawa. Także polecę sobie, tak jak lecę Rengarem na z tym nowym Q. To jest stare Q, uznajmy, że to będę nazwał starym, a tamto nowym. Także polecę First Duskblade. Potem polecę item na dżunglę, tak jak gram na rankedach u siebie. Co do tego Rengara jeszcze, podobno on ma wyjść dopiero za miesiąc na oficjalne serwery, także poczekamy sobie długo jeszcze, no miesiąc grania. Kurde, ty już bym był w Challengerze, jak nic, jak tam na grupę wstawili. Nie wiem, podoba mi się, tylko problem jest taki, że mam tu 150 pinga i dosyć ciężko kombo wyprowadzić, czat całe takie, wiecie. Tu chyba nie ma warte, że no w krzaku. Chyba nie mają nic, nie, wydaje mi się, że nic nie mają. Już bym dostał kół pewnie na twarz. Co ona robi, ty? Dobra, poczekajcie. Idzie już tamkęcz. Wydaje mi się, że cech może mnie zabić chłopa spokojnie. Ty jesteś... Ah! Lisin! Dobra. Ten Lisin pewnie będzie chciał tu obejść jakoś. Idzie tędy Lisin, chat. Znaczy mówię czat. No nie, to nie jest na streamie nagrywane, także... Ale jestem przyzwyczajony. No mogłem skoczyć na tą Morganę, ale raczej bym umarł. Bo to jest PBE i nie wiem, czy ludzie wiedzą, czy follow-upować trzeba i tak dalej. No nie, obsrałem się. Obsrałem galoty. Mam trochę jeszcze lagi jakieś na TP. Znaczy nie chodzi o ping, ale mam... Co to jest? Co to...
On z takiej odległości skilla puścił? To nie jest możliwe. Ty z takiej odległości on skilla puścił? No weź tego kanona, gościu, rozumiesz to? Dobra, wypieprzam. Najgorsze jest właśnie porozumienie się z Teamem, jak gracie Dark Harvesta. Właśnie, Dark Harvesta coś zmienili na tym? Takie same. Zabiłem go na 100%. Kurde! Nie zdążyłem puścić Q. Ej, to jest nerw. Kurde, co? Ty, nie mogłem uderzyć Q w te... Dobra, wysrane. Chciałem petardy do krzaka i skoczyć na Lissina. Nie wyszło, nie wiem. Nie wiem, czemu nie mogłem rzucić. Może gram na Nightblue, który ma 3 pinga i się cieszy, że zabija 400 typa. Dobra, nieważne. Ogólnie zmontuję wam ten film, ale może być trochę dłuższy. No bo jednak to będzie taka trochę analiza. Taka ala. No to nie jest analiza, wiecie. U Nerwariana pewnie taka będzie jutro. Albo coś. A u mnie to taki, o, takie spostrzeżenia. Czy jest lepszy, czy gorszy. No, ja mogłem wam powiedzieć od razu, że jest lepszy według mnie. No, porównając do tego kół, co jest obecnie, a do tego, co jest... No wiecie. Nie ma podejścia. No zobaczcie. Obrażenia z tego jednego Q, które wypieprzasz w jednego typa? Nie wiem. Obszarowe obrażenia, nawet podejścia nie mają do tego. Według mnie. Ta, na stare runy się trochę lepiej grało, bo miałeś tutaj 15% CDR-u, to łatwo to wchodziło potem. Proszę, zabij go. Ty, no i to jest... Jednak widzę nerw w tym, w starym Q-chat. Wcześniej można było puścić w powietrze Q i od razu dać F typa, jak uciekał, a teraz się tak nie da. To jest nerw. No to jest nerw. Widzę jakieś nerwy w sumie. No nie, znaczy nie dogoni. Widzicie? I tutaj, jak grałem Rengarem z tamtym Q, robiłem tak, że jak uciekałem to i miałem 3 staki, puszczałem Q i F za siebie. Teraz się tak nie da. Czyli jest lekka zmiana na minus z tym Q. Nie spodziewałem się, że jakaś będzie, ale jednak tak przyzwyczajenie pokazuje, że kurde, jest jakaś zmianka na minus. Ale coś tam raczej nie będę przejmował, bo to Q i tak pozwoli mi one-shotować typów z łatwością, także nie będę musiał nawet rzucać tej boli. Haha. Kurde, nawet nie musiał. O, ja zabiłem tamtego Lissina! O kurde, nawet nie wiedziałem. Ta, Tiamat byłby tu mega, naprawdę. Nie wiem, czy nawet nie polecę go w grze. Bo Tiamat daje wam to, co miałeś na starym Q, plus masz... Znaczy, to, co masz na nowym Q, plus masz stare Q, także... Masz super push, a jednocześnie masz mega kryty z Q. Trzeba będzie chyba tak zrobić. Tu będzie szedł Lissin gdzieś. Trzeba... O kurde, mają tu wartę. Dobra, git. Nawet R-ki nie zdążył kliknąć. Tu jest gdzieś Lissin na pewno. Postawię tu warda. Ty, dusza nie podniosły mi? Co to jest? To jest chyba coś Swain. O kurde. Ja pierdzielę, gościu. Aha. Brawo, w dupę, co to było? Mamma mia. Kurde, jakim ja jestem pieprzonym Lebiegą czasem. Jezu, nic się nie zmieniłem. Ktoś nie był dawno na streamie. Ty, ja buta nie kupiłem. Ej, jest ptaszek, że kupiłem buta, ja go nie mam. Ja pierdziel, to PBE to ma swoje uroki. Tristana to chyba Nightblue, pa 40 pingu. Chociaż Nightblue ma tu chyba po 5. Wiecie, tam na serwerach Riotu od razu podpina się kabelkiem i napieprza swoje gierki. 70 kili, hoho! Sam tak robię. Szkoda mi, że tego Lissina nie zabiłem. Drugi raz mi uciekł w ten sam sposób, czat. Drugi raz. Nie dogonię go, nie dogonię. Kurde, ty! Ale strasznie długo trzeba puszczać te skille, naprawdę. No bardzo przeszkadza ten ping. Ja pierdzielę. Myślałem już, że go nie zabiję. No nie wiem, klikam Q drugi raz. Zanim to użyłem, to minęła godzinka około. Ale dobrze. G2 Z Smurf. Jaki smurfik. Lol. Ale przy smurfiu.
O kurde, to ja następny smur. O ja pierdzielę w dupę. Dobra, nieważne, nic się nie stało. Chociaż zabiłem typa, a nie wbiegłem w nich. Rengo rep. G2Z smurf, no. Z G2 smurfujesz na PBE? LOL. Naprawdę, pokczampi. Ej, czat, czuję się jak ze starych czasów, naprawdę. Jak nagrywałem jeszcze bez streama, mówiłem po cichutku do mikrofonu specjalnie, żeby w domu nie usłyszeli, że robię coś. Co robicie? Kurde, gościu, ty. No, ucieknie raczej. A tu będzie szedł. Wiedziałem, że on tu będzie szedł. Widzicie, jakie już wyczucie? Puh. Ta, pokcząp. Nawet działa. Ale szkoda, że... Mogli zrobić tak. Dać stare W, ale które usuwa CCK. Ja pierdzielę. Rekar był wtedy za silny, ale... Nie wiem, jakby pod Aperengarem grać, który sobie z W usuwa CCK. To by był chyba najsilniejszą postacią wtedy. Naprawdę. A Perengar byłby wtedy broken bardzo. Bardziej niż kiedyś był. Chodź. Kurde, ty ten hitek. Ej, ja dużo biję. A co do placementów, bo nie mówiłem, mówiłem to w poprzedniej grze. No nie wrzuciłem wam jeszcze placementów, ale pewnie niedługo siądą. Średnio poszły, także będzie to jeden film. Nie będę was, nawet nie chciałem was 10 męczyć. Nawet jakby dobrze poszły, ale będzie jeden film, może 20 minut. Talerzyk mi prawie się spieprzy. Może 20 minut ten film potrwa? No, w którym będą wszystkie placementy, tak w skrócie. Z humorkiem, z jajem. Wiesz co chodzi. Najgorsze jest to, że ja go raczej nie zabiję. Zeskoczy po prostu. Tak. Kurde, ja pierdzielę, ty. Ej, w tej minucie za tyle obrażeń bić typa? Nie no. Lepszy niż kiedyś. Dużo lepszy nawet. A jeszcze mam tego kryta z tego na 100%. Boże! Przecież jak ja włączę Q i skoczę na typa. Nawet się nie da, nie wiem. Nie da się obliczyć tych obrażeń. Nie da się tego obliczyć. Tu jest ward. O kurde, ty się napieprzasz tu. Ziom. Ja pierdzielę, ty no! Spływają chłopcy. Dawaj, wbita, ziomek. Dobra, jednak nie. Chcesz, to się napieprzy, ale nie moim kosztem. Kurde, długo go biłem, ty, ale to przez to, że... Ty, bola ma. Nie no, żeby tak trafić. Ty, co? Dobra, nie było szans, ale fajnie. Problem jest taki teraz, że to wzmocnione Q jest tak w dupę broken, że ja zapominam używać wzmocnionego W. Wcześniej często bardzo używałem wzmocnionego W, bo no, to cool było tak przy okazji. Czy on ma R-kę? Kurde, co to było? Co ja zrobiłem? Ja pierdzielę, kurde. No ja jestem złym graczem Ligi Legend. Ja mam wszystkie staki. Ty! Mam 25... Jezu! Ty, nie zauważyłem, da się Aperengarem teraz grać, bo dodali mu, o kurde, to 25% AP i AD dodaje, Jezu, o kurde, no, Aperengarek będzie znowu grany na tym kanale, znowu będzie grany chłop na stówkę. O! No, chyba se nie polatamy. Popadajcie, chłopaki, a ja potem wejdę. Co wy na to? Ogólnie runy tu nie mają znaczenia, jak ja gram, czy to jest PBE. No, ale tak naprawdę gram te same, co na rankedach, więc jak ktoś chce, to zobaczcie sobie. Po prostu OPGG u mnie na zwykłym tym. Tatika bym teraz złożył. Wiecie, klasyczny build, rozumiecie? Mój klasikan. Klasikan builden. Ty, teraz jest pytanie, czy jak ja kliknę R... Czy ja mogę w tym czasie kliknąć Q? O kurde, ty, nie wpadłem na to. No to mogę też tak zrobić, ale to jest trochę co innego, nie? Nie, dobra, muszę to przetestować, idę. Idę to przetestować, czy ja kliknę R, czy mogę kliknąć Q, zanim wskoczę. Boże, ale chyba mogę. Dobra, sprawdźmy to, kiedyś można było, a teraz ty... się trochę sram. Ta, można.
Kurde, nie zabiłem jej! O Boże! Nie! Szmaciaro ty. Można, bo to nie daje staka jak się to kliknie. Dobra, rozumiem. No bałem się, że to usunęli, bo w sumie to dużo daje, ale... Kurde, bon. Ty, problem jest taki, że kiedyś dało się 5 staków i wzmocnione kuna w skok, a teraz się nie da i bije tylko 700, nie? Z chwilę myślałem tak, że jak... Jezus, ty smurf jest gold. Przez chwilę myślałem... A, dobra, w dupie z tym. Mało ważne. Umrzyj, proszę. Jezu, nie umarł Bóg. Bóg, honor, ojczyzna. O kurde. Kurde, i teraz Trinity czy Fantoma zamiast tego budka? Nie, muszę Trinity, bo nie będę miał cooldownów. Będę miał 20%. Na jeden. Gdzie jest jeszcze jakiś typek? Mało bije. Myślałem, że będę bił więcej. W jednego typa uderzyłem za 1300, nie miałem już tego bić. Może kopnąłbyś mnie? A, nieważne. Ty rozumiem, że nie. Ja pierdzielę, no. Fajna sprawa. Ona w dół chyba uciekła, wiecie? O, na hita! Basic atakiem, bez skill. O kurde. Fajna sprawa. Ta, fajna sprawa. Ta, trzeba polecieć te Trinity za budka, niestety. Myślałem, że Phantom Dancer tu by siadł. Chyba, że zamiast Blood Trishtera polecę sobie po prostu Essence Rivala. A wtedy mogę polecieć. Nie, to nie ma sensu. Wtedy będę miał 100% kryta, ale nie potrzebuję 100% kryta. Bo i tak z Erki wskakuje z krytem. Dobra, racja, z Erki wskakuje z krytem. Nie no, panowie, 4 za 1? No chyba ja tam kogoś zabiłem, ta? Nie. Co? O kurde, bezmy. Chodźcie tu. Some Baron. O kurde, poddali się. Dobra, niestety bardziej nie przetestujemy tego Rengara. A szkoda, bo chciałem zobaczyć, ile wypieprzy, ale na pewno go jeszcze nagram. Pewnie pod AP. Może na PB, może nie. Pokczampik. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.